Jako, że bieganie jest teraz bardzo modne, to w sklepach jest bardzo dużo akcesoriów dla biegaczy. W co warto inwestować na samym początku, a w co niekoniecznie, Twoim zdaniem? No oczywiście tutaj mamy dwa rodzaje osobowości osób, które zaczynają biegać. Pierwsza jest taka, że ktoś, kto jeszcze nigdy nie biegał, wychodzi z założenia, że potrzebuje mieć wszystko od stóp do głów, żeby zacząć biegać. A druga jest taka, że którą ja akurat preferuję, żeby na samym początku nie inwestować w bieganie, tylko inwestować swoje zaangażowanie i proporcjonalnie do zaangażowania później inwestować w sprzęt. Oczywiście na samym początku można pójść do jakiegoś specjalistycznego sklepu biegowego, a takich w Warszawie jest co najmniej 6, a może nawet no, zdecydowanie więcej w tym momencie. I można się obkupić, ale tego nie polecam, dlatego że jeśli zaczynamy cokolwiek robić i się w to angażujemy, no to nie wiadomo, czy będziemy dalej to, czy dalej w tym będziemy po miesiącu, dwóch. I z mojej perspektywy dobrze jest siebie nagradzać za to, że jesteśmy zaangażowani i że traktujemy to coraz poważniej właśnie dobrym sprzętem. I inwestycja w dobry sprzęt to jest zawsze dobra inwestycja, ale no, za mnóstwo osób, które zaczęły, kupiły sobie na początku sprzęt, wydały niemal nawet 3000 na wszystko od stóp do głów, a później to wszystko leżało w szafie i takich przypadków jest chyba więcej, nie tylko w bieganiu, ale ogólnie tak zwani sezonowi sportowcy, którzy myślą, że jak kupią sprzęt, no to już będą wtedy regularnie biegać, a to trochę nie w tym rzecz. Ja na samym początku polecam, aby zainwestować w pomyślenie, jaki jest nasz cel. Wtedy polecam pomyśleć o celu w dwóch kategoriach, mierzalnym i niemierzalnym. Niemierzalne to taki, że na przykład czujemy się lepiej albo chcemy po prostu poprawić nasze samopoczucie i to jest coś nie do końca mierzalnego. Drugi cel to jest cel mierzalny, który może polegać na tym, że na przykład zaczynamy od tego, że przebiegamy maksymalnie kilometr, a za dwa miesiące jesteśmy w stanie przebiec już 5 bez zatrzymania i to jest cel mierzalny. Także na początku zainwestujmy w pomyślenie, co jest naszym celem. Jeśli chodzi o sprzęt, jeśli ktoś ma 3-4 wolne stówki, to polecam na samym początku zainwestować w dobre buty do biegania. To jest absolutna podstawa i gwarantuję, że to będzie naprawdę dobra inwestycja, bo komfort naszych stóp w trakcie biegania, w szczególności jeśli biegamy po asfalcie, to szalenie istotna kwestia. I sam wiem po sobie, że w złych butach do biegania ten komfort biegania zdecydowanie spada i często zamiast się skupić na samym biegu i przyjemności z biegania, to się skupiam na przykład tym, że coś w bucie uwiera, że są jakieś odciski. Także no, warto na samym początku zainwestować w buty. Za 300 do 400 zł można kupić naprawdę porządne buty do biegania. Takimi czołowymi markami, jeśli chodzi o specjalistyczny sprzęt, jest chociażby Asics, New Balance, Mizuno, Saucony, Brooks. To są te marki, które w świecie biegania funkcjonują najlepiej i te buty faktycznie są bardzo trwałe, wykonane z najlepszych technologii. W przypadku kobiet, oprócz butów, bardzo istotny jest stanik sportowy do biegania. Ja tutaj akurat doświadczenia w doborze nie mam, ale tak zwany bra fitting jest szalenie istotny do tego, aby dobrać sobie ten dobry biustonosz. I są nawet oddzielne zawody, które się tym zajmują i w każdym sklepie biegowym zazwyczaj jest jakiś ekspert od bra fittingu albo są organizowane różnego rodzaju dni, gdzie można przyjść i sobie ten stanik dobrać. No i wiem bardzo dobrze, że ten stanik bardzo determinuje samopoczucie i taką pewność siebie kobiet w trakcie treningu, także bardzo polecam też zainwestować w dobry stanik i na tym nie oszczędzać. I to chyba jeśli chodzi o taki podstawowy sprzęt, to tyle. Dalej, jeśli trenujemy, no to dobrze zainwestować w dobrą oddychalną odzież, która jest stworzona najlepiej z naturalnych materiałów. No dzisiaj, jak pewnie wszyscy wiedzą, mamy przesyt wszystkiego i mamy naprawdę mnogość wyboru, jeśli chodzi o ciuchy, począwszy od kolorystyki, skończywszy na firmach. Ale ja polecam wybierać naturalne tkaniny i tkaniny, no, które zostały stworzone na bazie nowych technologii, bo to też jest kolejny plus, że przykładowo mamy koszulkę do biegania, ale z racji tego, że ona ma jakąś tam technologię, no to na przykład bardzo skutecznie odprowadza pot, albo nawet po dwóch treningach nie śmierdzi, albo wystarczy, że ją przepłuczemy i tak naprawdę koszulka nadaje się do ponownego użytku po wyschnięciu. Także buty, stanik, jakaś dobra odzież, to wszystko na początku.